wszystko wyrównane. Zespoły się zmierzyły się w tym roku. 9-7 wygrali Giants Wrocław. Co ciekawe, był to najniższy wynik w tym roku, ale spodziewałem się jednak dużo bardziej ofensywnego spektaklu w niedzielę. Natomiast te zespoły się mierzyły, Giants wygrali 9-7, ale to jest też przewrotność tego sportu futbolu amerykańskiego. Eagles zdobyli bodaj 300 yardów w tym meczu, Giants 70 w ataku, a i tak wygrali mecz. Straty zdecydowały o triumfatorze. Oba zespoły zajęły drugie miejsca w swoich grupach, więc też można powiedzieć, że pewnego rodzaju niespodzianką, na pewno nie sensacją, ale niespodzianką było to, że awansował do finału. Aktualny mistrz Seahawks Gdynia na własnym boisku na Narodowym Stadionie Rugby Gdyni podejmował Giants Wrocław. No i bardzo łatwe zwycięstwo wrocławian. Warsaw Eagles jechali do Wrocławia zmierzyć się z Davis, czyli najlepszą drużyną sezonu zasadniczego, tam miała bilans 9-1, czyli latem jeden mecz w sezonie zasadniczym przegrała i Orły dosyć gładko pokonały Diabły, więc w futbolu wszystko jest, można powiedzieć, niepewne do ostatniego gwizdka, no ale najlepszy scenariusz pewnie jest taki, żeby jeden z zespołów wygrał po 5 dogrywkach. No dobrze, nie katujmy kibiców, ale żeby ostatnia akcja meczu zdecydowała o tym, kto zdobędzie mistrzostwo. Witam, dzień dobry, Jakub Węglarski. Chciałem się dowiedzieć, jak wygląda sprzedaż biletów. Czy można jeszcze kupić bilety, gdzie można je kupić? Jak wspomnę, bilety można oczywiście jeszcze kupić za pomocą strony Eventim, może także przez stronę Superfinału, tam też dodatkowe informacje o wydarzeniu, wszelkie informacje, także o zniżkach, bo tych zniżek całkiem sporo, jak wspomniałem, rodzinne, grupowe, dla emerytów. Z tych szans, by dostać czy kupić tańszy bilet. Przypomnę, o 25 zaczynają się bilety wiele. No i oczywiście w kasie przedstawionej już w tej chwili od dzisiaj działa to stanowisko, w którym można kupić bilety. No i oczywiście w dniu meczu także bilety, ale polecamy raczej opcję kupienia przed albo właśnie w kasie przedstawionej, albo przez internet. Adam Styczek, Państwo. W poprzednich meczach na Stadionie Narodowym mogliśmy zobaczyć Lecha Wałęsę, kapitana Wronę. Kto tym razem otworzy spotkanie na Stadionie Narodowym? Jest to oczywiście już ustalone, ale jeszcze nie pozostanie to niespodzianką. Kulecz Marek, NFL24. Ja mam pytanie, czy planujecie zamknąć dach, czy może przy otwartym dachu? I drugie pytanie, po meczu, czy jeszcze są przewidziane jakieś atrakcje, może jakieś koncerty, czy już do domu? Czy temat dachu, chyba rodzą się demony, oczywiście to nie był żaden problem w zeszłym roku. Studiowaliśmy bardzo skrupulatnie to, jak będzie wyglądała prognoza pogody. Patryk Tyrył, nasz menadżer, był tutaj specjalistą, między innymi od dachu. Czyli studiowana była prognoza pogody lotnicza, ale zdecydowaliśmy w dniu meczu zamykamy dach. Wiele osób się dziwiło, dlaczego to robimy, bo przecież no nie, bo było takie, powiedziałbym, delikatnie zachmurzone, ale nic nie zapowiadało deszczu, ale deszcz zaczął padać, że bardzo rzęsisty w trzeciej kwarcie, więc też to pokazuje, że no, może nieskromnie powiem, że bardzo wiele przywiązujemy uwagi do szczegółów, a no, zamknięcie dachu może nie jest szczegółem, jest sprawą absolutnie infrastrukturalną i bardzo podstawową, więc tak naprawdę w dniu meczu zdecydujemy, czy dzień przed meczem, bo to też kwestia morału. Nie chcemy, żeby była zbyt wygodna, zbyt sucha. Jest tutaj dużo czynników, prawda, że ma być odpowiednio przewietrzona. Już to nie będzie się udało, jeszcze długo, bo tego nie wiem, może Tomek to opowiadać, jak to taka chodzi. Ale rzeczywiście na pewno zdecydujemy przed meczem, czy tak będzie zamknięty. A jeżeli chodzi o dodatkowe atrakcje, akurat na samym stadionie, no specyfika obiektu w ogóle sportowego jest taka, że żeby zrobić koncert już na samym stadionie, trzeba by zainstalować scenę. Nie mamy takiej logistyki w Polsce, jak to jest na meczach NFL czy Super Bowl. Nie wiem, czy Państwo widzieli, jeżeli nawet nie widzieliście jeszcze całego meczu w Stanach, to na poprzednim, czy dwa Super Bowl temu, a nawet na tym Super Bowl scena była zainstalowana w kilka minut. Właściwie w tym roku była, zresztą w tym roku w Super Bowl lutym, była wniesiona scena. Na poprzednim Super Bowl scena była zainstalowana przez kilka minut. Operacja logistyczna, 10-minutowa przerwa, około 25-minutowa. No, to jeszcze w naszych realiach nie jest możliwe, tylko Amerykanie potrafią to zrobić. Ja jeszcze tylko dwa słowa uzupełnienia a propos dachu. Problem dachu na stadionie skończył się z momentem, jak spółka PL 2012 plus przejęła zarządzanie. My po prostu mamy profesjonalny serwis pogodowy, codzienną prognozę pogody, bardzo szczegółowo rozpisaną i oczywiście naszych partnerów z futbolu amerykańskiego taką profesjonalną prognozą będziemy wspierać, także nie ma najmniejszego ryzyka. Zawsze decyzja jest podejmowana na podstawie profesjonalnej prognozy pogody. No i decyzja jest podejmowana przez organizatora w porozumieniu z zarządcą stadionu. Słowem komentarza.
jeżeli coś pójdzie nie tak z zamknięciem dachu, to tylko do BLFA, proszę Państwa, miejcie pretensje. Czy są jeszcze jakieś pytania? Agnieszka Niedzielka. Co prawda to może bardziej pytanie do klubu z Wrocławia, ale może panowie już mają jakieś informacje. Damian Janikowski, nasz brązowy medalista, pan podobno miał działać, czy on wystąpi tutaj w tym finale? Rozmawiałem z menadżerem klubu, z Jakubem Głogowskim. No niestety, niestety dla Damiana Janikowskiego występuje w imprezie międzynarodowej, czyli w swojej koronnej dyscyplinie w zapasach, więc nie będzie mógł zagrać w finale, wystąpił w dwóch meczach Giants. Też uczestniczył w treningach, radził sobie znakomicie. Więc myślę, że to może być tego rodzaju strata dla gigantów. Już nie mówimy o wymiarze promocyjnym ich udziału w finale, ale mówimy nawet o tym sportowym. Chociaż z drugiej strony no, też świetna informacja, bo zespoły, z tego co wiemy, wystąpią w najmocniejszych składach. Mimo tych trudów sezonu, który jeszcze został mocno skompresowany w związku z bardzo przedłużającą się zimą, oba zespoły wystąpią w najmocniejszych składach. Czy mają jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to będziemy kończyć konferencję.